So, do you know what the Turing test is? It's when a human interacts with a computer. And if the human doesn't know they're interacting with a computer, the test is passed. And what does the pass tell us? That the computer has artificial intelligence. Are you building an AI? I've already built one. And over the next few days, you're gonna be the human component in the Turing test. Holy shit. Yeah, that's right, Caleb. You got it. Because if that test is passed, you are dead center of the greatest scientific event in the history of man. If you've created a conscious machine, it's not the history of man. That's the history of gods. Jeśli zastanowicie się nad przeciętnym filmem science fiction z ostatnich 10-15 lat, możecie wybrać jeden z dwóch kierunków. Po pierwsze, przesycone zielonym ekranem i efektami CGI kino akcji, które mniej lub bardziej sprawdza się jako dostarczający podkład pod prażoną kukurydzę. Po drugie, bardziej ambitne, okraszone wysokim budżetem i kilkoma znanymi nazwiskami kino, które średnio udaje się jednak tylko raz do roku, a w pozostałych przypadkach karmi nas Matthew McConaughey'em pojmującym, że kluczem do zrozumienia tego wszystkiego jest przeszywająca czas siła miłości. Wśród obu tych kategorii warto jednak zwrócić uwagę na film, który nie należy do żadnej z nich, nie atakuje nas schematem najeżdżających kosmitów i nie zawodzi w ostatnich minutach, podając wszystko na nadto widocznej tacy. Ex Machina robi zamiast tego rzeczy, których po skutecznym sci-fi powinniśmy oczekiwać. Nie przeszkadza jej skromny budżet, zaledwie trójka odzywających się aktorów i tylko jedno miejsce akcji, które widzimy na przestrzeni niemal całej historii. Film Alexa Garlanda wręcz przeciwnie, wszystkie postawione przed nim wyzwania zamienia w szereg otaczających go zalet. Tworzy znakomity, ciągle trzymający w napięciu klimat, przywiązuje uwagę do nawet najmniejszych szczegółów, tworzy świat, w którym mniej znaczy więcej. I nie chodzi tylko o wrażenia estetyczne, ale przede wszystkim o sposób prowadzenia swojej historii. Wystarczy zacząć od samego tytułu. Ex Machina to urwane w połowie nawiązanie do Deus Ex Machina, łacińskiego wyrażenia Bóg z maszyny, które w starożytnej Grecji używano często przy wszelkiego rodzaju sztukach i dramatach. Gdy zbliżał się ich koniec, pozornie niemożliwą do rozwiązania sytuację, ratował pojawiający się znikąd aktor, Bóg, który zjeżdżał w dół na transportującym go dźwigu, maszynie i zmieniał w ten sposób bieg historii. Czasy nieco się zmieniły, więc wielkie hollywoodzkie studia nie muszą już na co dzień korzystać z usług dźwigów, ale sam koncept Deus Ex Machiny pozostał i ma się całkiem dobrze. Weźmy na przykład pierwszych Avengersów, gdy na ostatnią walkę motorem przyjeżdża nagle Hulk i kilkadziesiąt sekund później zaczyna odwracać całą sytuację. Ex Machina w swoim tytule odrzuca postać Boga, ale choć nie robi tego bez przyczyny, o niej nieco później, nie oznacza to, że tego boskiego elementu w niej nie ma. Boski element zdecydowanie w niej jest, nawet jeśli jego największa ilość przypada na boski kompleks, którego z biegiem czasu nabawia się Nathan. I wrote down that other line you came up with. The one about how if I've invented a machine with consciousness, I'm not a man, I'm God. I don't think that's exactly what I just thought, fuck, man, that is so good when we get to tell the story, you know? I turned to Caleb, and he looked up at me and he said, you're not a man, you're God. I szczerze mówiąc, trudno się temu kompleksowi dziwić. Nathan jako jedyny posiada pełny dostęp do stworzonego przez siebie świata i trzyma w nim swoje największe dzieło. Sztuczną inteligencję o imieniu Ava, która, co ciekawe, w pierwszej wersji scenariusza nazywała się nieco inaczej. Alex Garland planował dać jej na imię Eve, czyli tłumacząc na nasze Ewa, co przywołuje dość jednoznaczne biblijne skojarzenia, ale jeśli jakimś cudem nadal wierzycie, że to wszystko to tylko duży zbieg okoliczności, słuchajcie tego. Gdy Caleb przegląda w komputerze Nathana plik z poprzednimi prototypami sztucznej inteligencji, trafia na folder o nazwie Lily.
co w tym nadzwyczajnego, a no to, że według wielu żydowskich legend właśnie tak nazywała się poprzedniczka Ewy. Pierwsza żona Adama, która nie chciała mu się jednak oddać i trafiła do piekieł, gdzie stała się kochanką szatana. Biorąc pod uwagę to, w jakich celach Nathan wykorzystywał często swoje nieudane prototypy, patrzcie na przykład Kyoko, czy nie doszliśmy właśnie do momentu, w którym jego postać, zamiast symbolizować Boga, w rzeczywistości symbolizuje diabła? I być może, a nawet prawdopodobnie, poszedłem z tą analizą trochę za daleko, ale Nathan z pewnością nie może być odbierany jako Bóg, który zakłada biały garnitur i mówi do nas głosem Morgana Freemana. O wiele bliżej jest mu do Boga, który w pewnym momencie zdaje sobie sprawę z tego, co stworzył. Zaczyna rozumieć, że zrobił coś, co zmieni los całego świata i wie, że nie ma już od tego odwrotu. Nie bez przyczyny, tuż przed końcowym trzecim aktem Ex Machiny w filmie pojawia się więc cytat z Roberta Oppenheimera, amerykańskiego naukowca stojącego na czele projektu Manhattan, który ostatecznie skończył się pierwszą detonacją bomby atomowej. Detonacją bomby atomowej w Ex Machinie i rzeczą, która jednocześnie czyni z Nathana tragicznego niszczyciela światów, jest wyjście Ewy na wolność. Jak dowiadujemy się z przebiegu filmu, Nathan zaprogramował ją, aby w głowie miała ten tylko cel i chciała osiągnąć go za wszelką cenę. Jednocześnie czuł się na tyle pewnie, patrzcie, kompleks Boga, że nie wierzył, że maszyna może z nim ostatecznie wygrać i dopiero gdy Kyoko po krótkiej wymianie zdań z Ewą zadaje mu ten klasyczny cios w plecy, Nathan zdaje sobie sprawę z wyjątkowości tego momentu. Właśnie dlatego na jego twarzy zamiast przerażenia otrzymujemy raczej pełne podziwu zdziwienie. Aby zmienić bieg historii, maszyna nie potrzebuje już Boga, wystarczy jej druga maszyna. Deus może spokojnie umierać, zostaje tylko Ex Machina. Ślad końcowego zwycięstwa Ewy twórcy subtelnie umieścili zresztą o wiele wcześniej. Gdy Caleb opisuje pierwsze spotkanie ze sztuczną inteligencją Nathana, używa słów po drugiej stronie lustra. Oh man, she's fascinating. When you talk to her, you're just through the looking glass. Through the looking glass, wow. You're good with words, Caleb. You're quotable. Actually, that's someone else's quote. Cytat rzeczywiście należy do kogoś innego, a konkretniej jest tytułem kontynuacji Alicji w Krainie Czarów. Nieco starsza Alicja odkrywa w niej tajemniczy świat po drugiej stronie lustra, który okazuje się być olbrzymią szachownicą. Dziewczyna zaczyna jako pionek, przesuwający się tylko o jedno miejsce do przodu, ale docierając do końca planszy, może wreszcie założyć koronę i stać się królową. Figurą o nieograniczonym polu manewru, która tym samym może robić wszystko, co tylko jej się podoba. W Ex Machinie Ewa także zaczyna jako pionek. Jej ruchy także są ograniczone i polegają głównie na kilku krokach dziennie od biurka do krzesła, przy którym regularnie rozmawia z generałem Huxem. Gdy na samym końcu filmu wypełnia jednak swoją misję, ostatecznie zamienia się w królową. Otrzymuje nowe ciało, przekracza granice otaczających ją wcześniej lustrzanych odbić, a nie bez znaczenia jest też fakt, że gdy po raz pierwszy widzimy ją poza posiadłością Nathana, Ewa porusza się po powierzchni przypominającej szachownicę. Kolejny mały szczegół od Garlanda, który pokazuje, że granice kolejnych pól w niczym jej już nie przeszkadzają. Sztuczna inteligencja otrzymała nieograniczone pole manewru i tym samym może robić wszystko, co tylko jej się podoba. I choć w pewnym stopniu powinniśmy się z tego zakończenia cieszyć, młoda dziewczyna o niewinnej twarzy Alicji Vikander odzyskuje przecież wolność, bardzo łatwo zamiast radości wyczuć w powietrzu aurę zbliżającego się zagrożenia. Po części wynika to ze świetnej roli głównej bohaterki, która samymi swoimi zbyt ludzkimi ruchami wzbudza rosnącą gdzieś niedaleko niepewność. Nawiasem mówiąc, przerażające zbyt ludzkie ruchy robotów są faktem i nazwano je już zjawiskiem Doliny Niesamowitości. Po części wynika to też z faktu, że samo zakończenie Ex Machiny stawia przed nami duży znak zapytania. Gdy prawie na samym początku filmu Nathan tłumaczy Calebowi sens odbywającego się w jego domu testu Turinga, mówi mu, że obserwowanie Ewy jest dla niego konieczne. Całość będzie sukcesem dopiero wtedy, gdy Caleb zobaczy w niej człowieka nawet pomimo otaczających ją kabli. Do pewnego momentu wszystko wydaje się iść zgodnie z planem, ale gdy Ewa zostawia Caleba uwięzionego w osamotnionym domu, o wiele łatwiej dostrzec w niej zimną, kalkulującą maszynę, gotową na wszystko, aby tylko osiągnąć postawiony przed nią cel. Jaki będzie jej kolejny krok?
w jaki sposób zareaguje na kolejnych ludzi? Na te pytania film Garlanda już nie odpowiada i nie wiem jak wy, ale według mnie to jedna z jego największych zalet.